Zamek Królewski na Wawelu. Przede wszystkim siedziba polskich władców, ale także miejsce, gdzie funkcjonowały najważniejsze urzędy Królestwa Polskiego. Miejsce to więc wymagało specjalnej ochrony, a więc baszty, grube mury, straż zamkowa. Ale w ochronie tego miejsca odwoływano się nie tylko do sił naturalnych, ale także nadprzyrodzonych. Znajdujemy się na krużgankach pierwszego piętra, tuż obok apartamentu Zygmunta Augusta. I właśnie tutaj znajdujemy coś wyjątkowego. Znak wyryty na kamiennym obramowaniu oknia sieni przy sypialni Zygmunta Augusta. Na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby to był efekt zabawy cyrklem znudzonego kamieniarza, ale nic bardziej mylnego. Taki znak nazywamy znakiem apotropaicznym, czyli znakiem odpędzającym złe siły, uroki, czary, klątwy. Jest to więc talizman, przeznaczony nie tyle dla osoby, co dla miejsca. Znak ten miał chronić konkretnie tą lokalizację, najbardziej prywatną przestrzeń władcy Królestwa Polskiego. Stoimy bowiem przy sieni, miejscu, gdzie ludzie z zewnątrz wchodzili do przestrzeni wewnątrz, a więc mogli z sobą przynieść złe moce, które mogły zaszkodzić władcy w jego najbardziej prywatnej przestrzeni. Symbole takie znamy właściwie z całej Europy, świetnie opisane w Niemczech, Anglii, ale znamy je także z Nowego Świata, ze Stanów Zjednoczonych czy Australii, przyniesione tam wraz z kolonialistami. Symbole tego typu znajdujemy głównie na katedrach, gdzie miały chronić miejsce święte przed wpływem diabła, ale zdarzały się także na stodołach, gdzie miały chronić bydło przed urokami od czarownic, powodującymi zazwyczaj według ludzi choroby. Tutaj należy zauważyć, że symbol ten składa się z okręgów. Mamy duży okrąg, na nim 6 mniejszych i kolejny w środku, łącznie 8. Mamy więc do czynienia również z alchemiczną magią liczb, bo 6 jest symbolem tego, co ziemskie, doczesne, a więc także grzeszne i szatańskie. 7 symbol tego, co doskonałe i święte. 8 symbol tego, co boskie i nadnaturalne. Sam okrąg jest już symbolem, który oddziela to, co wewnątrz, od tego, co na zewnątrz. Ktoś jednak źle życzył polskiemu władcy, ponieważ jakiś czas później symbol apotropaiczny został poryty pionowymi i poziomymi liniami, zupełnie jakby ktoś próbował go skreślić i usunąć jego ochronny wpływ. Być może ktoś źle życzył Zygmuntowi Augustowi. Dziś już się tego nie dowiemy. Drugi znak apotropaiczny na murach wawelskich możemy znaleźć tutaj, na schodach Walezego, czyli wąskiej, kręconej klatce schodowej przylegającej do wieży Jordanki, a konkretnie przy wyjściu z tych schodów na sień pod przeglądem wojsk, po sąsiedzku z salą poselską, salą tronową. I kolejny raz, umieszczenie takiego znaku właśnie w tym miejscu jest jak najbardziej uzasadnione. To właśnie tutaj posłowie, a więc przybysze z innych krajów, przychodzili do króla, a więc mogli z sobą przynieść uroki, złe życzenia dla polskiego władcy od innych władców Europy, którzy niekoniecznie dobrze mu życzyli. I ten znak właśnie przed tym nie tyle monarchę, ale Królestwo Polskie miał chronić. A przynajmniej w to wierzyli jego autorzy.